Drugi dzień mojego pobytu w Rogowie. W tym odcinku zobaczymy, jak przebiega obsługa turystów w niedzielny dzień kursowania. Zapraszam Was do oglądania. Koleje wąskotorowe w Polsce budowano już w XIX wieku. Ze względu na mniejszy rozstaw szyn, można było tu stosować większe pochylenia i łuki o mniejszym promieniu niż na torze normalnym. Kolej można było budować na trudnym terenie, co pozwalało uruchamiać wąskotorówki na potrzeby zakładów przemysłowych, wydobywczych, hutniczych, leśnictwa czy obsługi dużych majątków ziemskich. Część kolei powstała też w trakcie I wojny światowej, do obsługi zaopatrzenia niemieckich wojsk. Właśnie odpaliła lokomotywa, więc będziemy mieli formowanie składu pociągu. Kolej rogowska powstała w celu zaopatrzenia frontu walk przez armię pruską w 1915 roku. Linia nie została rozebrana w czasie ucieczki wojsk przed Rosjanami i później służyła już za codzienny środek transportu mieszkańców gmin, na terenie których kolej działała. Składy woziły ludzi do pracy, do szkoły, zapewniały też dojazd do stacji ogólnopolskiej sieci kolejowej w Rogowie. W obecnych czasach wąskotorówka już nie ma szans być codziennym środkiem transportu. Czas jazdy linią tego typu nie jest konkurencyjny względem innych środków transportu, bo składy poruszają się z maksymalną prędkością 35 km na godzinę. Walory historyczne i techniczne kolei pozwalają jednak na prowadzenie w sezonie ruchu turystycznego. Trasa kolei prowadzi z Rogowa przez Rawę Mazowiecką do Białej Rawskiej. Łącznie to 49 km torowisk. Niestety, ze względu na zły stan torowiska, z ruchu wyłączony został istotny 22-kilometrowy odcinek linii między Jeżowem a Rawą, w praktyce ograniczając możliwości przewozu turystów na trasie z Rogowa do Jeżowa i z Rawy do Białej. W historii kolej działała na rozstawie 600 mm. Jednak dla polepszenia warunków przewozowych tor przekuto na szerszy rozstaw 750 mm, który pozostał do dziś. To nadal prawie o połowę mniejszy rozstaw od standardowego stosowanego na kolei w Polsce.
pociągi turystyczne na trasie z Rogowa do Jeżowa kursują według ustalonego rozkładu jazdy w każdą niedzielę sezonu. Przejazd w jedną stronę trwa 26 do 27 minut. Na stacji w Jeżowie w czasie przerwy można upiec kiełbaskę na grillu lub ognisku, skorzystać z napojów, kawy lub herbaty, czy po prostu odpocząć na ławeczkach. Warto też zajrzeć na teren stacji Rogów Towarowy Wąskotorowy z lokomotywownią i kolekcją zgromadzonych pojazdów. Łącznie zebrano tu około 140 jednostek taboru z różnych okresów eksploatacji. Wśród nich są wagony, lokomotywy i pojazdy specjalne, pozyskane też z innych likwidowanych kolei wąskotorowych na terenie Polski. Na terenie stacji znajduje się też kasa, w której można kupić bilety na przejazd, pamiątkowe pocztówki, smycze czy książki o kolei. A obok kasy jeden z magazynów zaadaptowano na muzeum. Zobaczymy tam zgromadzone pamiątki z długiego okresu działania wąskotorówki. Zachowane telefony czy urządzenia sterowania ruchem kolejowym, także stare mapy pokazujące przebieg linii. Będąc w Rogowie, można też zajrzeć do pobliskiego arboretum. Przyszłość kolei wąskotorowej Rogów Rawa Biała jest niepewna. Dotychczasowe wnioski o środki unijne na renowacje były odrzucane, ponieważ stwierdzano, że elementy takie jak budowa nowych obiektów, rekonstrukcja parowozowni, remonty mostów i wiaduktów stanowią wydatki niekwalifikowane, czyli takie, których nie można ponieść ze środków przeznaczanych na ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Mimo wpisania kolei do rejestru zabytków i prężnie działającej organizacji społecznej zajmującej się utrzymaniem kolei, nie ma systemowego wsparcia, które pozwoliłoby zachować zabytki polskiego kolejnictwa dla przyszłych pokoleń. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.